Dzień dobry. Witam Cię serdecznie w odcinku otwierającym serię rozmów o nazwie Teatr od podszewki. Cykl, w którym będę rozmawiać z ludźmi teatru o teatrze. Kilka słów wstępu. Dlaczego powstała ta seria? Otóż ja, jako widz teatralny, byłam i nadal jestem ciekawa, jak wyglądają procesy twórcze, na przykład podczas pracy nad rolą. Właśnie. Powiedziałam, że byłam ciekawa i dlatego zaczęłam myśleć, jak zdobyć takie informacje, jak się tych wiadomości dowiedzieć. I w ten oto sposób powstała seria, która pierwotnie miała nazwę o aktorstwie od podszewki, jednak doszłam do wniosku, że aktorstwo to bardzo konkretne określenie, a ja chcę rozmawiać po prostu o teatrze. Nie przedłużając, zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy otwierającej. Moim gościem był Wiktor Korzeniowski, aktor, absolwent Krakowskiej Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej na Wydziale Wokalno-Aktorskim. Występuje w Teatrze Muzycznym Roma. Na dużej scenie gra w spektaklach Aida oraz w koncertowej wersji musicalu Piloci. Na nowej scenie można go zobaczyć w bajkach. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchania naszej rozmowy. To bez jakich czynności, rytuałów nie wyobrażasz sobie przygotowania do spektaklu? Każdy spektakl ma swoje rytuały, tak. W każdym spektaklu przygotowanie rekwizytu, kostiumu, nie wiem, nawet czas, nawet godzina ubrania kostiumu, jak się zaczyna spektakl, czy jak się nie wchodzi w pierwszych 5 minutach, to wszystko ma znaczenie i to na dobrą sprawę buduje cały schemat i właśnie ten rytuał całego spektaklu dla mnie. Rekwizyty muszę mieć zawsze przygotowane na dobrą sprawę w ten sam sposób. Najbardziej to chyba dałem odczuć rekwizytorom w Pilotach, bo oni oczywiście przygotowywali mi wszystko, ale ja musiałem mieć wszystkie uszka i nożyce, wszystko w swoim kierunku i dla mnie to miało znaczenie i, no, i myślę, że każdy tak ma, że musi dopasować to pod siebie i no, na tym polega też nasza praca, żeby wszystko było przygotowane. Jak oceniasz skalę trudności, jeżeli chodzi o pracę aktora? Czy faktycznie jest to ciężka praca? To jest ciężka, to na pewno to jest wymagająca praca. Jest to trud, po prostu trud tworzenia, skreowania, wykreowania czegoś, co widz ma kupić, co ma 5 widzów, 150 czy 1000 widzów ma kupić i zjednoczyć się z tobą. Albo będą cię nienawidzić jak czarne charaktery, albo właśnie będą cię kochać, ale oni muszą coś czuć i to jest twoje zadanie. I nawet czasami, jeżeli mówi się, że no tam mam taką mniejszą rolę, no to mimo wszystko i tak gdzieś tam robisz to na 100% i musisz dać się zapamiętać. Nawet bycie w zespole to nie jest też łatwa sprawa, bo jesteś też cały czas na stand-by, nie wiesz, co się wydarzy, może coś się wydarzyć na scenie, może się nic nie wydarzyć i spektakl przebiegnie po twojej myśli, po waszej myśli i wszystko będzie super, ale mimo wszystko zawsze jesteś gotowy na wszystko na scenie. Jeżeli miałbyś też powiedzieć w skali od 1 do 10, jak bardzo postać ewoluuje od momentu rozpoczęcia prób, w sensie otrzymujesz scenariusz, zaczynacie próby do spektaklu. Spektakl jest grany jakiś czas i spektakl schodzi. W tym przedziale czasowym jak bardzo postać ewoluuje lub nie zmienia się? Jeżeli są spektakle bardzo formalne, takie jak miałem Haloszpitz-Brudkę czy Kariera Nikodemadyzmy, gdzie moja postać była ustawiona bardzo w formę, to na dobrą sprawę ja nie mogłem, nie miałem możliwości i ruszenia się w prawo czy w lewo i przez to to była moja też siła, bo ja jedyne co mogłem, to mogłem pogłębiać to, co zostało mi to narzucone. To jest bardzo, bardzo wygodne, bo nie pozwala czasami aktorowi na zbyt dużo szaleństw. Natomiast jeżeli chodzi o, nazwijmy to, luźniejsze formy, to nie tylko początek i pierwszy i ostatni spektakl, bo nawet jak są przerwy w sezonie, to przez wakacje spotykamy się z różnymi rzeczami, jakoś przeżywamy wiele emocji i no nie możemy się oszukiwać. No wracamy inni po tych 2 miesiącach, po miesiącu do teatru i to już gdzieś jest inne. No, wiadomo, no, zachowujemy wszystkie ustalenia na spektaklu, które były, ale
to już nie jesteśmy my, to jesteśmy my po 2 miesiącach nowych doświadczeń, innych doznań. Ja uważam, że te postaci są wtedy jeszcze świeższe, jeszcze bardziej osadzone w nas. Przez 2 miesiące może się bardzo wiele zmienić i możemy do jakiejś roli wrócić, lepsi, po prostu mądrzejsi i bardziej świadomi. Poza tym te role też są osadzone, bo trochę się uleżało, wracamy i już... Czyli ta pamięć ciała działa. Znaczy, pamięć ciała to jest jeszcze co innego, bo tu jak nie pamiętamy, co mamy tańczyć, to zamykamy oczy albo tak zwane wyłączamy mózg, leci muzyka i nagle nogi pamiętają. To tak, to jest to. Natomiast to, co w głowie, to, co nam się uleżało, to, co wraca do nas, to jest kolejny etap tworzenia i tyle. Jak znaleźć złoty środek przy procesie tworzenia postaci? W sensie, jak to jest wyjść z siebie i wejść w te buty postaci? Czyli tak zwane wyjść z siebie i stanąć obok. No to przede wszystkim jedna z metod to jest przesadzać na próbach, żeby reżyser miał z czego zdejmować i w którą stronę kierować. I to jest bardzo fajne. Natomiast bywają też sytuacje, gdzie myślę, że trzeba w momencie zakładania kostiumu, czy w momencie powtarzania monologu wewnętrznego przed wejściem na scenę, przed ubieraniem się, to jest ten czas, kiedy wyzbywamy się siebie. Poza tym też tak jak z tymi rytuałami, te rytuały przed spektaklem, te czasówki, o której godzinie się ubieram, w której kolejności, czy najpierw perukarnia, czy najpierw make-up, o tej samej godzinie robię kawę. Jeżeli coś się sprawdza, to tylko może nam to pomóc. Ale na tą sprawę w momencie, kiedy zaczynamy grać, jesteśmy na scenie, pierwsza scena już jest początkiem historii bohatera. Więc myślę, że przede wszystkim gdzieś wyrzucenie siebie z postaci i wsłuchanie się w to, co mówi do ciebie reżyser, bo gdzieś to on jest osobą, która wymyśla to wszystko, a my jesteśmy jego narzędziem. Jak budujesz postać, to ważniejsze dla ciebie jest wygląd fizyczny czy przekaz emocjonalny? Wygląd fizyczny w sensie co? Czy, no w sensie wiesz, charakteryzacja i... Nie, to w ogóle nie, to ja... Czy bogata scenografia, czy jedno krzesło na scenie, nie? Nie, to jest... Nie jesteśmy od kostiumów, nie jesteśmy od charakteryzacji. Aktor jest po to, żeby z sobą wykreować świat dla widza, który ma go pochłonąć i tyle. Który ma coś przeżyć. Scenografia i kostiumy są tylko pomocami dla oka. Jedna dygresja. Przekaz emocjonalny. Świetnym przykładem jest to, że zdarza się czasami tak, że jak słucham na interkomie z odsłuchu ze sceny, czasami jak koledzy, koleżanki mają niesamowity dzień, to ja będąc w garderobie przerywam to, co robię i po prostu staję przed głośnikiem, który jest ustawiony na ścianie, nad drzwiami i słucham tego jak słuchowiska. Jestem zaczarowany. Nawet niedawno tak miałem. Ja to wszystko na słuch. No to gdzie? Gdzie kostiumy, gdzie scenografia? Wszystko wydobyło się z głosu, wszystko wydobyło się z gardeł i wszystko, całą emocję było słychać i mnie złapała za ucho i przerwałem robienie kawy. Okej. Jak wygląda proces twórczy postaci? Różni się co produkcja, czy masz jakieś swoje schematy, że nie wiem? O Boże, nie, to jest wszystko co innego. To jest to ilość, charakterystyka postaci, jak jest ci blisko do niej, jak jest ci daleko, to nie, to jest zaczytanie od zera, to jest... A właśnie jak jest ci na przykład bliżej do postaci, to jest ci łatwiej zbudować tę rolę, czy lubisz sobie postawić jednak jeszcze jakieś wyzwania? Ja uważam, że jak jest bliżej do grania postaci przez pryzmat tego, gdzie ja jakby życiowo w jakim miejscu jestem, to jest właśnie trudniej, bo nie chcemy tego, nie chcę tego, ale jak jest za łatwo, to znaczy, że coś nie pasuje. To jest podstawowa rzecz. To zawsze trzeba się namęczyć. To właśnie chyba ta praca jest w tym wszystkim. Nawet jeżeli miałbym dojść do czegoś, co było tuż za rogiem, to warto zrobić obwodnicę z tego, żeby to miało większy fundament. Albo nawet jedna uwaga, która nagle zmienia wszystko,
i w pewnym sensie ty nie robisz nic innego, ale ta uwaga przerzuca cię do wręcz równoległego światu, gdzie nagle białe jest czarne, jest odwrotnie. Mhm. Dla ciebie to jest mała zmiana wizualnie, ale w głowie masz na 180 stopni i widz w odbiorze ma coś niesamowitego. To jest fajne. Uważasz, że schematy są dobre w pracy aktora? Jeżeli przyjmiemy, że każdy spektakl ma swój schemat, to ja uważam, że tak, bo nie żeby się nakładały te schematy, ale jeżeli każdy spektakl ma swój schemat, on jest wypracowany, to dzięki temu jesteśmy w stanie jakościowo mieć mniej więcej zawsze to samo. No to jest jak to czytanie tych monologów wewnętrznych postaci przed jedną z wersji. Czytanie monologów postaci, tworzenie, wypisywanie ich. To na tym to polega. To jest dokładnie to samo, tylko że tu nie wchodzimy w postać, tylko mamy właśnie ten swój rytuał, który nam daje tą możliwość bezpiecznego wejścia w rolę. Nawet jeżeli jesteśmy w korku, jesteśmy coś tam. Dzień jest różny, nie? Nawet jeżeli coś nas wyprowadziło, to gdzieś w pewnym momencie wskoczymy na ten tor. Jest szansa skoczyć, albo nawet nie wskoczyć, ale jechać jak najbliżej tego toru, żeby ta jakość się zgadzała, bo to o to chodzi. Pytanie na koniec. Jak inaczej nazwałbyś aktorstwo? Nie zadajesz mi tego pytania jako pierwszej osobie pewnie. Mhm. Jest już pewnie dużo różnych ciekawych wersji. Najczęstszą opcją było kłamstwo po prostu. I standardowo kreowanie... Wyraz kreowany pewnie. Chodzi o was, tak. No to jest... No... Ale aktorstwo to jest jeden wyraz. Kłamstwo to jest jeden wyraz. To łatwo tak. Znaczy łatwo i trudno, nie? Mhm. Ale śmiejemy się sami z tego, że czasami sami używamy określenia, kreujemy, nie? Iluzja. No ale to zaraz magicy się przyczepią. Nie, to jest nasza trocha, nie? To... A może uda? Udowywanie. Myślę, że ten wyraz, który jest bardzo dobry. I to byłoby na tyle. Bardzo dziękuję Wiktorowi za tą rozmowę. Przetarł szlaki. Proszę dajcie znać, jak wam się podobała taka forma rozmowy. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach, które już niebawem.